dzisiaj jest Sport, a nie Polityka. Moim gościem jest pani Justyna Waduchowska. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie państwa. Mam takie pytanie. Proszę powiedzieć, pani dzisiaj występuje w nietypowej roli jako trenerka, tak? I tutaj z tego, co sobie porozmawialiśmy, 24 osoby występują w nietypowej roli. Co robicie? No przede wszystkim prowadzimy swoje zespoły, tak, na miarę swoich możliwości. Opiekujemy się 24 godziny na dobę dziećmi. Przy tym bardzo fajnie się z dziećmi bawimy, tak, i no jest, co jest najważniejsze, jest to ta popularyzacja piłki ręcznej, tak, wśród dzieci generalnie, bo no właśnie. Tutaj mamy dzieci. No właśnie, a proszę mi powiedzieć, jak pani ocenia w ogóle turniej, cały turniej i poziom sportowy? Czy dziewczyny, no... Grają na tyle dobrze, żeby za powiedzmy 10 lat znaleźć się w reprezentacji? No takie dosyć trudne pytanie. Ja powiem tak, że ja tutaj przyjeżdżam co rok, jestem na tym turnieju w Łukowie i jest to turniej zorganizowany profesjonalnie, naprawdę pod każdym względem. Zaznaczam, profesjonalnie. Jest mnóstwo atrakcji, no przede wszystkim są mecze, tak? Jest 3 dni bardzo fajnej zabawy. Natomiast no, to tutaj pytanie padło, czy będzie za 10 lat reprezentacja. No z tego co wiemy, to jest już, tak? Małgorzata Majerek, która stąd się wywodzi, tak? Spod skrzydeł właśnie wyszła tej szkoły i Małgorzata Rola. Trudno mi powiedzieć, naprawdę poziom jest zdecydowanie zróżnicowany, tak? Są zespoły, które grają lepiej, są zespoły, które grają troszeczkę gorzej, niemniej jednak no tutaj... Walczą, ambicją nadrabiają. Tak, tu jest najważniejsze właśnie, żeby dzieciaki się fajnie bawiły i walczyły, bo zaznaczam, że na takim turnieju zdecydowanie łatwiej się dzieciom jest wkomponować, tak, we wszystko, czyli taki turniej daje nam bardzo dużo, to tak jakbyśmy przeprowadzili tak na dobrą sprawę 3 miesiące treningu, tak. Także uważam, że bardzo dobre miejsce. Dyrektorze, spotykamy się dzisiaj w nietypowej roli. Pańska szkoła, gimnazjum numer 2, jest współgospodarzem turnieju piłki ręcznej kobiet. Proszę o krótki komentarz. Co to za turniej i z jakiej okazji jest zorganizowany? Ten turniej to już 8. cykliczna impreza na stałe wpisana w cykl imprez sportowych w naszym mieście. Za tą imprezę odpowiada UKS 1, szkoła numer 1 i pan Karol Ciołek. Jest to 8. wielkanocny ogólnopolski turniej piłki ręcznej dziewcząt rocznik 2000-2001-2002. Patronują tej imprezie piłkarki ręczne jak Małgorzata Majerek czy Małgorzata Rola oraz burmistrz miasta Łuków i starosta łukowski. Przy okazji tego turnieju chciałbym się jednak zapytać o plany, jakie ma pan w stosunku do piłki ręcznej, że tak powiem. Chodzą takie pogłoski, że w gimnazjum numer 2 planowane jest uruchomienie klasy sportowej o profilu piłka ręczna. Proszę o krótki komentarz. Tak, wspólnie z panem Irnuszem Wierzbickim planowaliśmy od początku roku szkolnego tego, czyli już we wrześniu rozmawialiśmy, żeby otworzyć w naszej szkole taki gimnazjalny ośrodek szkolenia sportowego właśnie w dyscyplinie piłka ręczna. Udało się z ministerstwem podpisać stosowne dokumenty i w naszej szkole od przyszłego roku taki ośrodek powstanie. Chciałbym powiedzieć, że takich ośrodków w kraju jest tylko 9, więc zostaliśmy wyróżnieni, ale myślę, że
na podstawie tych wyników i sukcesów, które już my jako szkoła, czy też jako klub sportowy pod kierunkiem pana Ireneusza już osiągnął. Myślę, że przez te 3 lata osoba, która będzie kształciła się w takim gimnazjalnym ośrodku szkolenia sportowego, poddana będzie selekcji i prawdopodobnie wielokrotnie będą składane propozycje do tych piłkarek, by rozwijały się dalej w szkole średniej, na przykład w Lublinie, i później funkcjonowały w klubach sportowych te już na szczeblu wojewódzkim.